Cześć, witam Was, jest już troszeczkę późna pora niedziela, ale już mamy konkretne jakieś przecieki odnośnie nowego update'u. Jak widzicie będzie to 24 marca. No i na początek mówimy sobie balans i jest troszeczkę dużo tych zmian, naprawdę to będzie bardzo duży update gry. Balans będzie drwal, Lumberjack, będzie punkty życia będą zwiększone, szybkość będzie z 0,7 na 0,6 zmieniona, więc ruszą nam drwala. Dart Goblin szybkość zostanie zwiększona Barbarian Hand punkty życia będą większe No i troszeczkę tutaj dłuższy czas życia będzie z minuty do minuty 10 Guards Damage zostanie zwiększony, punkty życia zostaną zwiększone, Ice Wizard zostanie damage zwiększony, co mnie bardzo cieszy Dark Prince Co tutaj zostanie też ruszony ATTACK RANGE RADIUS, czyli to radiu uderzenie będzie 20% większe. No, ciekawie, ciekawie to będzie wyglądało, zobaczymy. INFERNO DRAGON. INFERNO DRAGON, gdzie tutaj mam? INFERNO DRAGON, zostanie jego obszar, na którym będzie łapał, będzie troszeczkę zwiększony. Będzie jego retarget, czyli wyszukiwanie nowego celu będzie 0,3 sekundy. No, zobaczymy, jak to będzie. BOMB TOWER będzie tutaj zmieniony jego szybkość uderzenia będzie 1.4. No troszeczkę tutaj zostanie pozmieniane wszystko. Battle Ram, punkty życia pójdą w górę. Punkty damage zostanie zwiększone o 10%, Tesla damage 6%, punkty życia 5% i będzie większy czas o 5 sekund będzie więcej ta Tesla żyła. Więc troszeczkę nas czeka zmian w balansie w Executionerze żeby zostaną naprawione bugi no i tak to wygląda. No Dobra, ale teraz przechodzimy do samego update'u. Tak jak już wcześniej wspominałem, te punkty legendarne, te trofea legendarne zostaną z usunięte, zamienione, że będzie w ogóle teraz zamiana, że na każde 20 legendarnych trofeów dostaniemy jednego gema. Więc ci, co to mają teraz dużo legendarnych pucharków, to troszeczkę gemów sobie gemów sobie nastukają. W ogóle będzie jakaś liga w ogóle będzie jakaś liga właśnie tutaj, będzie tysiąc graczy dostawało nagrody za pierwsze miejsce jak widzicie od 4 do 5 tysięcy gemów, od 80 tysięcy do 120 tysięcy yy, tu będzie z tego golda 3250 kart no zobaczymy, czekamy na te zmiany co ta liga będzie do końca nam dawała tutaj będzie, będzie kilka tych z tego gdzieś tam jeszcze czytam, tutaj też gdzieś w ogóle to będzie w zależności właśnie od rankingu i w ogóle poziomu graczy w ogóle będą trzy, teraz arena legendarna zostanie podzielona tak jakby na trzy areny legendarne. I będzie tak, pierwsza legendarna arena od 3000 pucharków, legendarna druga od 3500 i legendarna arena od 4000 pucharów. Więc tutaj też będzie zmiana takie i każda arena będzie miała swój wygląd, będzie miała inne właśnie zwroty, donacje i w ogóle. Więc tak jakby... Podzielam nam arenę legendarną na trzy areny. Zobaczymy jak to będzie wyglądało wszystko. No i jestem ciekawy tutaj w ogóle macie to opisane właśnie, bo nie przewinąłem wam. Będą nowe dodane do gry na przykład będzie można wygrać podwójny, podwójne złoto, właśnie gold od 17 marca do 17 kwietnia. Będzie można wygrać podwójnie, będziemy je dostawać, ale nadal tylko 20 razy na dzień. Goblin Hunt będzie zmieniony na Spear Goblin Hunt, yy, yy, teraz tak, epickie karty, będzie można kupić za 800 golda, yy, co tu jeszcze mamy, jakiś system przyjacielskich walk, nie, że będziemy w ogóle przyjaciel... przyjaciół wyszukiwać, będziemy mogli przyjaciół wyszukać, że będziemy mogli teraz graczy wyszukiwać, ewentualnie dodawać do naszych klanów, no zobaczymy jak to będzie. No i, tak, i kolejna zmiana tutaj, tak jak już wspominałem wcześniej, będzie ten clan chest od piątku do poniedziałku. I w ogóle tutaj wygląda, że ten clan chest będzie miał level 20 i będzie trzeba zdobyć 4150 koronek na ten level 20, będzie level 15, 3150 koronek, level 10. No troszeczkę zmian nas czeka, nie wiem co Wy o tym sądzicie, piszcie w komentarzach. Y to wszystko. W ogóle będzie dodane jakieś dzienne eventy, że będzie można jakieś zadania wykonywać, i za to będziemy dostawać jakieś nagrody. Co 12 godzin chyba to będzie, właśnie, że będziemy dwa, dwa mieć w tym samym czasie, nawet coś takiego będzie, czyli dwa zadania na dzień, coś takiego. W ogóle nowy turniej też będzie. 50 gemów. Na 25 graczy, 1 godzina trwania, 2 godziny tworzenia i za pierwsze miejsce 15 kart i 88 golda. No więc y, troszeczkę zmian mówię, nas czeka. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. W ogóle będą specjalne eventy dodane. Tutaj jest niezły event. Od 17 marca do 20 marca będzie dodatkowy most, czyli będą trzy mosty, że będziemy mogli wypuszczać naszych wojowników na trzech różnych mostach. Czyli po środku będzie most, czyli ten przecie, który już... Był tam gdzieś w internecie ten prawdopodobnie się może sprawdzić, no zobaczymy. Od 16 do 20 ma marca będą jakieś friendly battle coś tutaj zmieniając właśnie, a, to, że ten trzeci most będzie team battle challenge, który wystartuje 31 marca. Też zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, jakiś karnawał challenge, no troszeczkę nas czeka. A w ogóle. Będą właśnie kolejne cztery nowe karty, podobno też i to będzie Goblin Czal, Lets. Zobaczymy, co to będzie w ogóle. Yy, będzie to będzie chyba znowu jakaś chatka, bo będzie co 5 sekund dawał jednego. Goblina, level 7. No, zobaczymy, co to będzie. Będzie goblin ninja. Goblin ninja, to naprawdę dobrze, fajnie brzmi. Goblin elder będzie jakiś znowu. No i jakieś leśne jagody. Coś, no naprawdę nie, nie wiem co to będzie, zobaczymy, czy to się w ogóle sprawdzi te przecieki. Jak myślicie, co to będzie? No same gobliny znowu będą. Tutaj te leśne, leśne owoce będą od areny dżungli dostępne. Więc yy, ciekawe, ciekawe no naprawdę będzie ciekawy update. W ogóle będą, yy, tak, challenge będą zmniejszone, że teraz było wejście na challenge, yy, Classic Challenge za si 10 gemów teraz będzie za 7, Grand Challenge teraz będzie za 75 gemów. czyli tak, dadzą nam gemy za punkty legendarne, obniżają nam gemy. No, no może i jest tutaj, tutaj macie, i właśnie jest jakaś to fajna zmiana, ale będą też jakieś... Yy, jakieś paczki właśnie do kupienia. No zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Co w ogóle o tym sądzicie? Jak dla mnie ba balans jest dosyć ciekawy. Naprawdę balans jest dosyć ciekawy. Yy, te legendarne pucharki, że będzie można wymienić na gemy, też jest ciekawe. Zobaczymy tylko, czy będziemy nadal zdobywać te pucharki, żeby cały czas można było to wymienić na gemy. To będzie zarąbista zmiana. No ta liga, no zobaczymy. No, troszeczkę tutaj się teraz podzieli nam clash Royal. Osoby, które będą w tych ligach zarabiały te gemy, zarabiały te karty, troszeczkę uciekną osobom, których w tych ligach nie będzie. Oby tylko był też taki podział, że nie będziemy takich osób spotykać, które się wykoksują po prostu na maksa. No, ciekawą zmianą jest właśnie, bo to już słyszałem właśnie wcześniej, że ma być właśnie jakaś nowa arena legendarna, ale podzielona na, aż na 3. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. pół. No to ciekawe. Te eventy są fajne. No ten. Yy... Clunches, no ciekawie wygląda ten Clunches. Dobra. Nie przedłużam. Piszcie, co o tym sądzicie. Dla mnie jest naprawdę bardzo ciekawy ten nowy update. Link dostaniecie do forum właśnie na Redditie w opisie pod spodem. Możecie sobie sami wejść, poczytać. Ja też może czegoś dokładnie nie zrozumiałem, ale dzielę się z wami takimi informacjami. Jeżeli to się sprawdzi, to myślę, że znowu będziemy mieli co robić. Znowu będzie ciekawie w tej grze. Nie wiem, dobra. Piszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Zapraszam do dyskusji. Ja dzisiaj jeszcze sobie trochę odpocznę, ale jutro jutro postaram się z Wami popisać w tych komentarzach, zobaczyć, co Wy sądzicie o tych komentarzach. Może nagramy jakiś oddzielny film odnośnie Waszych komentarzy, Waszych wypowiedzi na temat tego nowego, wielkiego update'u, który nadejdzie 24 marca. Ciekawie, ciekawie, naprawdę się ciekawie zapowiada. No, czekam, czekam na te cztery nowe karty. No, czekam na tego, na ten eventy. Trzy mosty, no to będzie zarąbiste. To będzie zarąbiste, te trzy mosty. Dobra, ale nie przedłużajmy, jest niedziela wieczór, życzę Wam miłego wieczoru. Spokojnie, zacznijcie nowy tydzień w poniedziałek. Będę trzymał za każdego z Was kciuki, żeby poniedziałek był takim super wejściem w nowy tydzień. Dobra, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie. I do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć, pa pa.